Cześć kochani, witam Was kolejnego pięknego dnia grudniowego na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj wybieram się do lumpeksu, a witam Was stąd, bo po prostu jest to też część vlogmasu, te filmiki grudniowe. No i jest przepiękna pogoda, zobaczcie, to wygląda wszystko jak w bajce po prostu. To są dobczyce, pokażę Wam jakieś też przebitki tutaj zimowych dobczyc, patrzcie jak pięknie. Jestem pod kościołem, idę właśnie do Elki, bo dzisiaj była dostawa. Już oczywiście nie zdążyłam na samą dostawę, bo była na 8:00, a niestety musiałam się troszkę odkopywać jeszcze ze śniegu, ale idziemy zobaczyć, co jest nadal fajnego. No i oczywiście oglądajcie dalej, będę Wam pokazywać jeszcze dekoracje sklepu potem i tak dalej i różne ciekawe rzeczy. No i tymczasem oczywiście proszę Was o polubienia i o zasubskrybowanie, jeśli tego jeszcze nie robicie. Idziemy zobaczyć dobczyckie ciuchy. Winter Wonderland dosłownie. Słuchajcie, tam jest Elka i już widzę tabliczkę z napisem nowy towar. No i mamy przymierzalnię, tutaj leginsy takie diamentowe, jak tu właśnie widać, mierzyłam. Niestety tam z kolanami był problem, już były po prostu troszkę za stare. No przynajmniej jak za cenę na nowy towar. I srebrny żakiet do tego, który za chwilę zobaczycie. Tutaj przepiękny żakiet, narzutka w dużym rozmiarze z lnu i jedwabiu. To są leginsy dla mnie. Zary oraz sweterek z alpaki, przepiękny, taki cudowny kolor. Sweter z moheru, przepiękne sztruksy w kolorze takim szmaragdowym, naprawdę kolor boski. Tutaj mamy jedwabny żakiet, taki kaftan żakiet i sweterek z alpaki, w którym się zakochałam i we wzorze i w kolorze. Cudowny płaszcz, po prostu przepiękny, taki designerski, kojarzy mi się z Etro albo z Diorem. No i świetny kolorystycznie dla mnie płaszczyk z wełny, bardzo, bardzo fajny. I drugi płaszczyk, ciutkę chyba za duży na mnie, ale też naprawdę fajny z wełną. Tutaj szukałam koleżance nowych spodni oraz bluza Wiktora. Tutaj jest bardzo fajna, z Adidasa oryginalna, termalna. Cześć kochani, witam Was na kanale Ekokreatywna bardzo serdecznie. Znowu jest piękna pogoda dzisiaj i będę nagrywać dla Was filmik. Widzieliście już wstęp, widzieliście już relacje, więc wiecie co będzie, będą ciuchy z tego właśnie lumpeksu. Niektóre były z tych przymiarek, które widzieliście, jedne rzeczy kupiłam, inne nie. No i zaraz zobaczycie pełny haul. Zanim przejdziemy do tego haula, domierzymy i do zakupów, przypominam też o mojej kolędzie, która będzie podlinkowana w ekranach na końcu. Kolenda jest z zeszłego roku, ale myślę, że jest zawsze aktualna. O Wigilii, o tej specjalnej nocy świątecznej. Słuchajcie, lecimy w takim razie do zakupów, domierzymy i będę pokazywać Wam też trochę takich bardziej już świątecznych klimacików, oczywiście, ale będą też stylówy takie zimowe, a myślę, że się Wam spodoba. Same jakościowe, super jakościowe rzeczy i powiem Wam, że na nowym towarze naprawdę teraz wydałam bardzo dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że część mi się zwróci, że zachwycicie się tymi rzeczami, które tutaj są. Część, nie ukrywam, kupiłam też dla siebie jako taki trochę już prezent mikołajkowo-świąteczny, bo jak mówię, nie były to rzeczy tanie. Jak wiecie, jakie są na nowych towarach teraz ceny, to nie odbiegają te ceny od tych, co znacie na pewno z obecnych lumpeksów. Są to takie ceny właśnie między 30 zł a 100, więc na za sztukę, więc no wiecie. Nie będę już dłużej tego tłumaczyć, bo znacie temat. Słuchajcie, lecimy. Zacznę od tego, co mam na sobie, bo akurat mam na sobie leginsy, na które bardzo długo polowałam i nawet mam zaobserwowanych chyba 10 różnych par na Vinted,
No wiecie, Vinted wcale nie ma wysokich cen, można kupić już takie leginsy za kilkadziesiąt złotych plus wysyłka, no to liczyłam, że właśnie tego typu leginsy będą mnie około 60 zł kosztować, ale znalazłam też droższe, nawet już do stówki z wysyłką. Są to leginsy z Zary i takie właśnie skóropodobne, grube, z zamkami na dole. I jak widzicie, właśnie tak wygląda, a dokładnie na ten kolor polowałam, więc po prostu nie mogłam uwierzyć, słuchajcie, żeby się udało kupić te spodnie. I akurat jak spodnie nie są jakoś tak bardzo, bardzo wysoko wycenione, no to nie jest kwota powyżej, w każdym razie powyżej 40 zł, więc super, po prostu super, bo te Zary grube leginsy akurat sobie cenią na Vinted i nie znalazłam w takiej cenie dobrej, jak udało mi się kupić, mimo nowego towaru, więc super. Zobaczcie, jak się tam przechadzam w tych leginsach. Zresztą byłam w nich ostatnim filmiku też, tylko tam się już nie rozkliwiałam nad nimi. I zrobiłam Wam nawet specjalne dwie stylówki oprócz tej, w której jestem. Czyli pasek od kogo to jest pasek? Tony Karan, który bardzo fajnie też tutaj modeluje tą strefę brzuszkową w leginsach i sprawia, że wyglądają one trochę jak bryczesy, jak takie spodnie do konnej jazdy, a nie tylko jak leginsy. Zresztą wiecie co, one są uszyte jak spodnie, bo tu mają zamek taki kryty. Na dole też są właśnie zameczki, więc nawet jeżeli macie bodki w spód pod te leginsy, to fajnie to wygląda, ładnie są wykończone. No i fajnie, że mają tutaj te pionowe przeszycia, bo one też dodają smukłości sylwetce, co zawsze zwracam uwagę w leginsach, żeby to nie były jakieś poziome, dziwne linie, tylko właśnie pionowe przeszycia, które fajnie wysmuklają. No i do tego pionowe ściągacz na sweterku i już sylwetka jest trochę bardziej wysmuklona, kamizelka na wierzch, żeby trochę nie eksponować, powiedzmy, tego tyłu, wiecie. No, a jednak kamizelka dodaje trochę takiej innej faktury, objętości i oczywiście ociepla, to jest jej główna zaleta. Słuchajcie, pokażę Wam też z futerkiem, takim futerko-kożuszkiem dwustronnym w panterkę, bo też bardzo mi się to spodobało do tego. Co prawda ten kolor taki żółtawy, płowy tego kożuszka jest troszkę, nie licuję z moją cerą, ale znowuż to futerko z drugiej strony już trochę bardziej i wydaje mi się, że moje włosy są teraz trochę takie lwie, takie płowe, że kojarzą mi się z tą dziką przyrodą. Czasem mam wrażenie, że wygląda jak lwica z grzywą. Teraz tak jak moje włosy obecnie wyglądają, więc to nawet powiem Wam, że sprawiło mi frajdę zrobienie tej stylówy. A druga stylówa jest taka już mega zimowa i to jest to futerko, które ostatnio pokazywałam Wam, właściwie kurtka skórzana z naszytym futerkiem i właśnie z tym pasem na wierzch, czyli coś, co będzie mega modne w następnym sezonie. Już jest obecnie modne, ale wiecie, już teraz odchodzą te takie pudełkowe oversize, ogromne, ogromne oversize, a będą modne też jeszcze dosyć wyraziste te kształty. Jeszcze będzie jak najbardziej i myślę, że może nawet nie wyjdzie z mody całkiem oversize, ale już ten taki ogromny, bezkształtny, męski oversize odchodzi, a zaczynają się pojawiać rzeczy, owszem, takie strukturalne, ale właśnie z pasami, z zaznaczoną mocno talią, także zwróćcie na to uwagę w kolejnym sezonie i dajcie znać, czy podoba się Wam ta stylowa. Owszem, to futro jest bardzo oversize'owe w ramionach i tutaj wiecie, w okolicy rąk, więc ono wygląda dość tak potężnie, ale stylowa moim zdaniem jest całkiem fajna i wiecie co? Wracają też leginsy. Będę o tym mówić w filmiku o trendach, bo też zrobię taki filmik na nowy rok. Leginsy oczywiście nie sportowe, jakieś wzorki, tylko właśnie leginsy takie stylowe, do kozaków wysokich, też jak najbardziej teraz są na tak. Także stylowa dla Was. Słuchajcie, idziemy dalej. Nie będę gadać o tych spodniach, bo ile można. Sweter piękny kupiłam znowu i wiem, że znowu będzie pewnie oblężenie, ale od razu Wam mówię, że daję najpierw znać moim klientkom, które już o poprzedni tego typu sweter pytały, a nie udało im się go kupić, więc pewnie może się okazać, że... Pytajcie oczywiście, ale może się okazać, że już nie będzie tego swetra. Znowu kolejny sweter z moherem i wełną. Baby moher taki, delikatny, mięciutki moherek. I to jest znowu taki oversize w rozmiarze... Tu jest napisane S, ale wiecie, jako oversize, więc on, jak zobaczycie teraz na mnie, spokojnie M-ka, L-ka, jak najbardziej. I on ma takie szerokie rękawy. Nie ma takich bardzo zwężonych rękawów, tylko ma takie też oversize'owe końcówki tych rękawów, więc... ale bardzo, bardzo w super stanie jest, naprawdę, przepięknym stanie. Bardzo cieplutki, bardzo przyjemny, leciusieńki. Także i ładny beż, taki trochę
trochę ciemniejszy, już nie jest to taki krem, ale taki właśnie przyjemny, uniwersalny beż melanżowy. Także bardzo Wam też polecam, jeżeli uda się Wam jeszcze ten sweterek dorwać. Słuchajcie, kolejny sweter, też zastanawiam się dla siebie, ponieważ kocham ten kolor i wydaje mi się, że mi pasuje i mam rzeczy do tego. Także czy do moich spódnic jasnych, czy do właśnie takiej, mam taką spódniczkę, co w Paryżu miałam, w krateczkę. Piękny, ręcznie robiony, cudowny wzór sweter z alpaki, lekki, cieplutki. No po prostu, słuchajcie, to jest bajka. Niekoniecznie do tego, co mam na sobie, bo wydaje mi się, że on akurat z tym beżem średnio wygląda. Za ciemny ten beż i zbyt beżowy. Do szarego, do właśnie takich kolorów wrzosowych będzie super. Będzie super do fioletu, jak najbardziej. Ale dajcie znać, co sądzicie. Mnie się bardzo ten sweter podoba. Uwielbiam takie sweterki. Przepiękny kolor też. Także ten prawdopodobnie zostaje ze mną, ale lecimy dalej. Słuchajcie, teraz pokażę Wam przepiękną narzutkę, naprawdę cudowną, bo mam dzisiaj żakiety, płaszcze, narzutki i właśnie w takim super stylu. Słuchajcie, to jest cudo, za duże, o wiele na mnie. Elka to jest i to jest Gricas, taka marka. Jedwab z lnem, słuchajcie, przepiękna rzecz. Może być, jeżeli lubicie taką kolorystykę na święta jako narzutka, też na lato jako taki płaszczyk. Właściwie na każdą porę roku, bo to jest bardzo przyjemne, wcale nie cienkie, bo powiem Wam, że ten jedwab daje bardzo przyjemną taką miękkość w tym. No i oczywiście, że Wam to zmierzyłam. Made in EU pisze, European Union. 51% lnu, 49% jedwabiu. Także cudowna rzecz, piękny kolor, taki oliwkowo-kaki z taką fakturą ciekawą. Jestem bardzo ciekawa, czy to widać. Zobaczę. Widać. Śliczna rzecz, naprawdę. Bardzo ciekawy krój. Szczególnie właśnie jako oversize, jako taka narzutka dla osoby, która ma trochę większy rozmiar, to będzie przepiękna rzecz, która tu z przodu te pionowe linie będą tak wysmuklać sylwetkę, a tył będzie zakryty, bo to jest dłuższe dosyć i takie bardzo opływające. Przepiękne, naprawdę. Teraz Wam pokażę coś, co mnie zachwyciło na maksa. Jest takie w stylu Diora, z tych kolekcji od Couture Diora, albo Etro. Strasznie mi się to podoba i mimo, że kolory mogłyby być też dla mnie, bo ja też mam takie z tej miękkiej jesieni, powiedzmy, delikatnej jesieni, trochę wpływów. I wydaje mi się, że będzie mi w tym dobrze. Dajcie znać. To jest przepiękny płaszcz, taki bardziej wiosenny, Kent marka. Wydaje mi się, że to jest bawełna 100%, i spód, i wierzch. Przeszywane całe takimi nitkami ręcznie. Cudowne, z kieszeniami, zobaczcie jakie to ma kolory. No nie, to jest coś, co po prostu, no takie rzeczy mnie wprawiają zawsze w euforię. Wiecie co, nie chodzi o to, że to są ciuchy, no bo ciuch to ciuch, nie? Nosimy, jest modny, potem nie jest modny, ale to jest takie małe dzieło sztuki i no i efekt jakiejś tam wyobraźni czyjejś, takiej naprawdę pracy rąk, to się mega docenia, uwielbiam to. Wydaje mi się, że to zostanie ze mną, ale się okaże. W każdym razie jest to przepiękna rzecz, więc jeżeli będę miała ją odsprzedać, to na pewno cena będzie adekwatna do jakości i też nie było to tanie, nie ukrywam. Dobra, teraz pójdziemy w jeszcze dwa żakiety. Trzy żakiety jeszcze. To jest coś pięknego, słuchajcie, ręcznie szyty żakiet z jedwabiu i to jest grube. To jest tak jakby podwójne. Tutaj ma na 100% wiskozową podszewkę. To jest na pewno jedwab naturalny, bo ja to na tyle to umiem rozpoznać, słuchajcie, jedwab naturalny od poliestru. Przepiękna rzecz, cudowne kolory, to jest dla mnie sporo za duże, więc na pewno to pójdzie dalej. Ale gdyby to było w moim rozmiarze, to w życiu bym się z tym nie rozstała. Patrzcie na tę kolorystykę, na ten wzór. I to jest właśnie takie jakby ocieplone, bardzo gruby jedwab, jakby taka cienka pikówka to jest. I ma takie krój kurtki, nie ma zapięcia, więc to jest bardziej właśnie taki, nie wiem, jak to nazwać, taki kaftan żakiet. No coś pięknego. Ja oczywiście Wam się tylko poglądowo mogę w tym pokazać, ale no jest to cudo, istne cudo, naprawdę. Nie żałuję pieniędzy wydanych w tym lumpeksie, bo te rzeczy po prostu dzisiaj są przecudowne. Kolejna śliczna rzecz, słuchajcie.
przepiękny znowu żakiet z wiskozy z jedwabiem i w cudownym kolorze, szkoda, że nie mój rozmiar, jest na mnie o rozmiar za duży. Tak, ja bym to oceniła na tak 38-40 około. Tak, słuchajcie, jedwab 18, wiskoza 82% i zobaczcie na ten przecudowny kolor. Wrzosowy, w idealnym stanie, naprawdę, zobaczcie. No i oczywiście, że pokażę Wam natychmiast też siebie w tym. Tu jest napisane, że 42, ale to jest takie coś, więc wydaje mi się, że to jest bardziej 38-40, bo to jest włoska rozmiarówka. Purificación Garcia. Piękny, ręcznie przeszywane szwy. No, zakochana jestem. Przecudowna rzecz, naprawdę. Kocham, ten jedwab kocham. Gdyby to było mniejsze, to by do mojej fioletowej sukienki z tego samego materiału pasowało, ale no niestety, mam poczucie, że to jest za duże niestety na mnie. To nie jest krój oversize, to jest krój, który powinien leżeć miękko, tak leżeć na sylwetce, wygodnie. Więc no niestety. Kolejna rzecz, prześliczna. To jest zupełny vintage, słuchajcie, taki z lat 80. na maksa. Srebrny żakiet oversize, zobaczcie. Tutaj jest jakaś taka mini ryska z tyłu, ale w sumie to on wygląda totalnie prócz tego jak nowy, zobaczcie. Taki nietoperz z wywijanym kołnierzem i ma jeden guzik srebrny. No to jest przecudowna rzecz na jakieś imprezy. Jest na mnie to trochę za duże. Gdyby było o jeden rozmiar mniej, to wiem, że to jest oversize, ale jednak trochę jest to takie zbyt luźnawe. Jakby to było o rozmiar mniejsze, to też byłoby dla mnie super rzecz na imprezy, ale Sylwester, słuchajcie, święta, nawet na sukienkę coś takiego, jako sweterek, to jest mięciusieńkie, nie wiem co to jest za materiał, na pewno jakieś włókno metaliczne, na 100%, podszewka z wiskozy raczej, tak z tego co czuję, więc naprawdę fajna jakościowa rzecz, no i prezentuję się Wam tak na szybko w tym. No i teraz zostały płaszcze. Płaszcze, które są po prostu też boskie. Słuchajcie. Pierwsze to jest od Wacker House. Tutaj jest metka. Też świetna rzecz, naprawdę w mojej kolorystyce. Jest super składem. Zobaczcie mnie najpierw w tym, tak żebyście mieli pojęcie o... No właśnie, bo to jest 36. Słuchajcie, 34% wełna, 33% mohair. Fajny skład. Piszę, żeby nie prać w wodzie, ale wiecie co, ja takie rzeczy zawsze ręcznie w zimnej wodzie piorę, jeszcze nigdy nic mi się nie stało, więc się tym nie przejmuję. Być może dla mnie, być może nie. Jeśli dla mnie, to coś innego, podobnego będę odsprzedawać, ale jest to bardzo ciepłe, bardzo przyjemne i bardzo lubię takie rzeczy z takiej, tego typu właśnie takiej czesanej wełny. Piękne, naprawdę. Dajcie znać, jak wyglądam w tym. Bo wiecie co, ja też nie widzę się tak obiektywnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo uniwersalna rzecz, właśnie, którą można włożyć do właśnie leginsów, spodni, kozaków, traperów, do wszystkiego w zasadzie, bo to nie ma żadnego problemu z tym. No i ostatnia rzecz to jest już na 100% kupione z myślą o mnie. Pamiętacie, w niedawnym filmiku był ten płaszczyk taki oversize'owy, co niektórzy z Was pisali, że jest to marka, która szyje dla plus size. No, mi to nie przeszkadzało, ale wiecie co, chodziło mi głównie o ten kolor tak naprawdę. No i tamten płaszczyk już chyba, wydaje mi się, że znalazł nową właścicielkę. Natomiast zamiast tego kupiłam sobie to piękny, przepiękny płaszcz, też w identycznym praktycznie kolorze. Marka... To jest H&M Wool Blend z wełną, rozmiar 34, ale bardzo, bardzo podoba mi się ten kolor. Już Wam mówię, 85% wełny i 15% alpaka, to się już nie zdarza w zasadzie. Wełna z alpaką w H&M, słuchajcie, cudowny kolor i właśnie też taka czesana wełna. No i zobaczcie, jak wyglądam, jestem też ciekawa Waszego opinii, ale ja się sobie podobam, więc w sumie to już tak bardzo nie ma znaczenia dla mnie. Czy Wy będziecie zachwyceni? Jest to taki idealnie dopasowany rozmiar na mnie i wydaje mi się, że wygląda spoko, jako taki elegancki płaszczyk właśnie w takim przyjemnym kolorze. Musicie koniecznie dać znać, jak się Wam podoba. Do tego sweterka, wydaje mi się, właśnie co był wcześniej, brzosowego takiego we wzorki i jakiejś fajnej spódniczki mini, rajstopy do tego i botki, będzie boska stylowa. Pokażę następnym razem. Dzisiaj tak na szybko na stylówa, bo dzisiaj jest jednak hol taki po zakupach.
Także jestem ciekawa Waszych opinii, ale ja osobiście jestem zachwycona. Kochani, pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie w niedzielę. Będzie pewnie to też może stylówki, może jakieś właśnie już trendy z przykładami na kolejny rok kalendarzowy. Pozdrawiam jeszcze raz, buziaki, cześć!